próbowałam popełnić samobójstwo, gdzie byłam już na tyle słaba, że nie wierzyłam, że w ogóle ci wydostam z tego. Nie chciałam zginąć z rąk sprawcy. Pani Anna z Siemianowic-Śląskich przeżyła koszmar. Dziś na tyle, na ile to możliwe, prowadzi spokojne życie. Żeby głośno mówić o tym, co ma już za sobą, musiało upłynąć kilka lat. Będąc przez lata ofiarą przemocy domowej, fizycznej, psychicznej, materialnej i seksualnej, odważyła się uciec od swojego oprawcy. Teraz sama pomaga tym, którym tej odwagi wciąż brakuje. Jest coraz więcej kobiet i nawet mężczyzn, którzy zaczynają o tym głośno mówić. Mają duży stop albo wycofują się, ale to jest normalne u ofiar przemocy. Tym bardziej, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ofiara jest bardzo zmanipulowana i bardzo przestraszona, ale też tak naprawdę ten sprawca ma nad nami dużą władzę. Na obecny moment, w tym miesiącu już pomogłam 4 ofiarom przemocy domowej. Dziś w Siemianowicach debaty na temat przemocy pani Anna nie tylko podzieliła się swoimi traumatycznymi przeżyciami, ale przede wszystkim wskazała instytucje, do których mogą i powinny zgłaszać się ofiary. To między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Policja, którym pomagają psychologowie i kuratorzy sądowi. Wszystkie te służby współpracują przy tak zwanej niebieskiej karcie. My rozpoznajemy tą sytuację, diagnozujemy ją, no i wdrażamy jakby pomoc, tak, dla ofiary, ale też dla sprawcy, bo to nie jest tak, że procedura niebieskiej karty, czy jakby cała procedura, czy praca z rodziną dotkniętą przemocy dotyczy ofiary. Przede wszystkim trzeba pracować ze sprawcą, tak żeby tego sprawcę edukować i tak żeby go modelować jego zachowanie, żeby wyeliminować tą przemoc, bo to nie jest celem, żeby rozdzielać rodziny. Jak podkreśla policja, najważniejszym krokiem do przyjęcia pomocy jest powiedzenie o swoim problemie głośno. Ofiary nie tylko boją się, ale nierzadko nie mają świadomości, że pewne niewłaściwe zachowania to już przemoc. Uregulowania prawne stoją właśnie po stronie ofiar. Z drugiej strony mamy nadzieję, że po takiej debacie świadkowie takich sytuacji związanych z przemocą w rodzinie nie będą bali się reagować, nie będą przechodzić obojętnie i będą wspierali te osoby, które często tkwią w takim związku przemocowym. Osoby dotknięte przemocą domową mogą skontaktować się z niebieską linią pod bezpłatnym numerem 800 120 002, która czynna jest całą dobę.